zapomniałem mikrofon włączyć. Widzowie, zostawcie suba, bo widzę, że mało osób subskrybuje. Dzięki za 3 subskrypcje. Mega was, mega witam widzów nowych i zostawcie lajki, wpadnijcie na Twitcha, tam są takie dymy. I mój drugi kanał vlogowy normalnie tam będzie rewind. Taki jest dobry rewind. Polecam obejrzeć. A my kontynuujemy sobie oczywiście historię w naszego gociczka. Tutaj mamy Bastiana, wysłał mnie do pasterza o imieniu Oto i zgaduję, że to jest ten pasterz. To jest. I musimy zrobić dla niego misję. Raz go już nakopaliśmy do dupy, ale teraz nie musimy. A nie. Ale, a może senową, kurwa. Lagę ogarną. Ty, co to cicho jest, gierka? A, bo ja przeniosłem na nowy dysk. Zbierz cały gnój i wróć z nim do mnie. Tylko nie wywalaj mi go na kompost. Szkoda nawozu marnować. Dobra, dobra, poka. Dostałem przynajmniej jakieś miotłę? Przynajmniej jakąś miotłę? Nie ma miotły. Musisz zbierać rękami. E, oto. Słuchaj mnie, kurwa. Nie będę zbierał żadnego łajna. Nie chcesz zbierać gnoju? Nie, żartuję, żartuję. E, słuchaj, oto. Dobra, wrócę niedługo. Nie szantażuj. Przynieś tyle gnoju, ile znajdziesz. Ale kurwa, poddymione. Jo cię kręca, dobra. Dosłownie niech wziąłem pancerz, chcę bym wysprzątał jego stodołę. Dobra. I będzie w środku łajno, tak? Które muszę pozbierać. To jest chyba tak zwane owcze łajno. Zgadzałoby się. Czy tu jest owcze łajno? Nie, ale jest tu z jakiegoś powodu rdest polny. Tu jest owcze łajno? Nie, witam serdecznie. Szukam tak zwanego owczego łajna. Chyba tu nie będzie w tych mniejszych tych. Ale tu może być coś ukryte. Na bank to musieli coś ukryć. Tu. No nic. Ja ile to łowcze łajno? Ja już jak w siok mówię. Łowcze łajno. Mogę to zjeść? Nie. W życiu. Kiedyś, a bo nie, bo spoilera walne. Spoilera walne do The Walking Dead i będzie. To lepiej nie mówić. Nic się obrazi i co wtedy. Czy ty masz tytuł? Wow, teleport. Czyściutko. Widzowie, będę zwiększał jakość, ale dzisiaj musimy tak zwany maraton zrobić. Trzeci odcinek pod rząd dzisiaj wjeżdża. No bo wczoraj nie wjechało. No. Więc postaram się to w ogóle od buta wrzucić. To musi się przetworzyć i tak dalej. To trochę trwa. A następny może się uda w 2K nagrać. Wysprzątałem całą i wrzucić. Stodołę, ale wiecie. Bo one będą mieli 14 GB, przecież ja 3 lata będę to wysyłać. Ale już ogarniam nowego neta, tylko muszę mieć czas. Zazdrości mi. Od kiedy wywaliłem go ze stodoły za nieróbstwo. Wiem, że to Rasko ukradł najdroższą Betsy. Moją szczęśliwą łowcę. Dał mi ją ser Ramsay. Betsy. Chyba była taka... Teraz widolkę Rasko pewnie już dawno przerobił na kotlety. A ja tu siedzę i płaczę. Ale Rasko dostanie to, na co zasługuje. Pójdzie do jego chaty i włoży gnój do łóżka. Co takiego? To co słyszysz? Rasko, no odechce się, że... Betty to była chyba ta... Śmiać, bo będę od niego sprytniejszy. To była jakaś owca. Wydaje mi się, że ta owca od Pepe. Na unajemnikach też miała na imię Betty. Skąd wiesz, że to Rasko ukradł ci owce? Czuję to w kościach. Tak samo różne rzeczy czuła w kościach moja babunia. Mam ten sam dar. Rozumiem. Rasko to zły człowiek. Zazdrosny, mściwy. Nie moja wina. Ale Goldzika byś sypnął dla biednego. Ramsay dał mi stodołę i tuzin owiec za moją pracę. Od tamtej pory Rasko ciągle mi dokucza. Gdzie znajdę Rasko? Ale pożycz coś. W małej chacie za gospodą. Tam, gdzie reszta biedaków. No to ty, ale to się podpowiedział, zobacz, kurwa. Co się zrobić. Jak to dobrze załatwisz, to sobie cię wynagrodzę. To i wynagrodzę! Wreszcie rozmawiamy, no, kurwa, jak mężczyźni. Zrób to, gdy Rasko nie będzie w domu. I uważaj, bo drań przebiegły jest. I ma oczy dookoła głowy. Dobra. Myślę, że damy rady. Myślę, że mamy wejście do stodoły, więc giga pochczam. I myślę, że no się kimnę do rana i będziemy szukać tego Rasko. To mamy innego do roboty. Odrzucamy tak zwany gnój do gnoja. To normalnie owce ukradł.
nie jest to najbardziej pasjonująca misja, ale to, co jest ciekawe w ogóle w tych misjach, to fakt, że przynajmniej tak zapowiadali twórcy, że jesteśmy zwykłym ziomkiem, który stara się przetrwać. Nie jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy po prostu zwykli. I ma to jakiś swój urok, takie bieganie z tymi odchodami. Kurwa, prawdziwe życie Gothic 2. Oto poprosi mnie, żebym porzucił zabranego mieszkańca wioski. Jego chatę znajdziesz za gospodą, tam gdzie żyje reszta biedaków. Za gospodą, tam gdzie żyje reszta biedaków. Jaką gospodą? Za gospodą... Poczekaj, chyba się domyślam. Może chodzi o tą gospodę i za tą gospodą. Nie mów, że mi to wyjdzie. Jak mi wyjdzie dedukcja tego, to się zdziwię, bo ja zazwyczaj chodzę za wszystkim, za ten i szukam zazwyczaj przez pół godziny, gdzie co się dzieje. Mam nadzieję, że dźwięk nie jest za najgłośniej, ale na razie widzę, że nie. Będę to się starał kontrolować. Natomiast problem jest taki, że przeniosłem dysk, żeby patrzcie, w ogóle to wam pokażę. Patrzcie tego speeda. I'm speed, no bo nie dało się wyrobić już. Ja spędziłem w poprzednim odcinku 300 godzin na loadingu. Pa. Tyk, ale ogólnie to nowy dysk i tak muszę kupić. No i to jest, słuchajcie, i naprawdę chyba... No nie będę marnować najzwyczajniej w świecie czasu. Kim ty jesteś? Czy ty jesteś Rasko? Hej. Witam serdecznie. A, my pogadać? A gdyby tak rzucić wszystko w cholerę i wypłynąć na Korinis? Pytanie brzmi... Skąd miałbym wytrzasnąć tyle gorzałki na tak długą podróż? Gdyby tak wszystko jebnąć i wyjechać w Bieszczady. Szczerze do tego to nawiązania. Dobra, czy to jest jakby... To jest miejsce, to jest dom Rasko? Możemy mu niby o tym powiedzieć, ale... Ale chyba wolałbym mu porzucić, kurczę, Oj, ty! Opłacało się fest, ale muszę mu podrzucić tego, nie? Łajno. Fajne, że to tak zrobili, że jakby sobie najeżdżam, nie? Ciasto z łajna. No dobra. Porządki. Pokaż ten nowy wpis. Położyłem placek do łóżka Rasko. Powinienem poinformować o tym Otto. Jak to chyba najlepsza gra na świecie jest. Ja mogę tego młota tak skraść, żeby on się nie zorientował? Chyba nie. Właśnie niektóre przedmioty można kraść, niektóre nie można kraść. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony to niedobrze. Ja bym zapisał, jeszcze z nim porozmawiał, może ma nam coś do powiedzenia o tej księdze. Aby przynajmniej pojawiła się taka opcja. Ma tą puszkę Arnolda, muszę wyrzucić. Ty, w ogóle Arnold po 2 złote. Ja przez to najtańsze i najlepsze picie od dzisiaj. I 6% ma. Przecież taka oferta to nigdzie. To łamie od to? Nie, no nie będziemy o tym gadać. Idziemy, czekamy na nagrodę, a później zajmiemy się bycie konfiturą i jeszcze powiemy, że to nam kazał. I dwie pieczenie na jednym ogniu. Oj! Co to był za skręt? Niestety tylko taki gasadek. Ale ma 3 FPS animacji. No to się tak wczytuje, kurwa. Ja mam jakieś takie ustawienia graficzne? No mam niby chyba. Ja pewnie nie mam najwyższych ustawień, bo mam 70% zużycia procka. Pewnie coś tam można jeszcze delikatnie podciągnąć. Ale tak to mam bardzo, bardzo dużo rzeczy na bardzo dużych ustawieniach, więc nie wychodźcie, widzowie. Giga kosimy na super ustawieniach wysokich. Rasko dostał za swoje. A się pić tu? Chciałbym zobaczyć minę Rasko, jak zobaczy niespodziankę. Nie jestem bogaty, ale proszę, weź to złoto. Zasługujesz na nie. Jasne, że tak. I co teraz? Nowy wpis, czyli mamy... Oto był wielce uradowany, gdy poinformowałem go o swoim sukcesie. Tak naprawdę dał mi parę moment. Lepsze to nic. Najwyższy czas wracać do Bastiana. Ja ci powiem więcej. Najwyższy czas wracać do tamtego chłopa. Chyba ja bym podkonfiturzył. A co? Nie podkonfiturzę? Jestem ciekaw. Normalnie to... To nie wiem, czy bym konfiturzył. Może zabrali mi tą opcję już, ale pewnie znając tą grę nie zabrali. Dzięki temu mogę... Oni się może pobiją. I... Albo coś. A, w ogóle tę książkę. No oczywiście, że czytam, ty. Co się nauczyłem? Kradzież kieszonkowa. Jodź się kręca. No pewnie, że się uczę. Co ty gadasz, ty? A coś mogę jeszcze więcej? Się nauczyć?
Nie, chyba wszystko, ale mogę odsprzedać księgę. Dobra, trzeba to widziałem przetestować, czy to w ogóle działa. Że ja teraz kraść mogę. Ale nie wiem, czy teraz, czy jakby ktoś mnie musi widzieć, czy jakby to jak to działa. Chwila. Tego mieszka będzie dość prosta. Kradzież. O, polne jagody? Jak witam, życie? Jak życie? Chłopie, jak ty nawet nie zauważyłeś, co się dzieje? Daj mi spokój. Nie ma sprawy, trzymaj się. Jak ty w szoku i bez mieszka? Mi plus 2 golda. Czy ty w szoku już jesteś? Gdzie nasz ziomuś co sobie twarz? Chodź tu. O, witam serdecznie, już niespodzianka trafiła. O, będzie trudna, jak leci. Ostatnio doszedłem do zaskakującego wniosku. Coś taki niski. Alkohol działa jak magia, tylko jest od niej bezpieczniejszy. Pijesz, pijesz, pijesz i w końcu o wszystkim zapominasz. Jest to tak zwana magia, właśnie. Czego myszkujesz po nie swoich gratach? Gadaj, bo zaraz się wypatroszę. Ładna chata. Wygląda na to, że pomyliłem drogę. Na to, że pomyliłem drogę. No, wynocha! Jak jeszcze raz cię tutaj... Dobra, spokojnie, co ty? A cię tu głównie chciałem po tego, ale coś chyba nie pykło. Dobra, widzowie, musimy wracać do Bastiana, czyli do tej głównej karczmy. Podobają mi się takie mega chillowe zadania. Możemy też pobrać te zadania z tablicy, ale myślę, że tutaj może na takie bardziej chillowego live'a... Nie wiem, zobaczę. Może jak nie będę miał dzień pod dymów, nie będę aż tak tryskał energią. No wiadomo, że nie każdy dzień jest tak energiczny i tak dobry jak teraz. Czasem się nie chce poddymiać. No to wtedy może zrobimy sobie takiego chillowego live'a z tego. Kradzież tego mieszka będzie dość prosta? No to tak się staram, wiecie, jak jest trudna, to też nie będę wczytywał 70 razy, bo to też tak niefajne. Raczej się postarajmy... Pełkę tłuszczu, leśna jagoda, 4 monety. Kurwa, jak ja zostaję kieszonkowcem. Słuchaj. Pomogłem pasterzowi z jego problemem. Mam nadzieję, że nie kazał ci robić niczego głupiego. Nie zupełnie, ale jakoś sobie poradziłem. Cały oto. Gdyby nie to, że robotę dał mu sam Ramzej, dziwak już dawno wyleciałby stąd na zbity łeb. Dobra, nowy wpis porządki. Ja ścierwojada mam? Nie mam. Pokaż mi swoje towary. Czy ty masz coś ciekawego? Masz zupy. A za 5 niby mógłbym kupić. No, w sumie. Niby mogę kupić, kurwa. Nie wiem, czy ja nie znam tych przepisów. W sumie. Ty masz coś ciekawego? Masz mapę. Potrzebujemy mapy, jak ja już tą miejscowość na pamięć znam. Raczej nie. Dobra, nauczmy się tych przepisów. Rozumiem. O, a co to daje? Odnowiona mana. Rozumiem. Rozumiem. Daje na przykład, nie wiem, HP coś? Znaczy HP, rozumiem. W sensie jakąś siłę, zwinność albo coś. Ten jeden gulasz dawał, rozumiem. Więc się... Ten gulasz, którego tego? Którego... uzyskali... Uzyskaliśmy... Ty, szachy. Warcaby lepsze. Lepszy. To proste. Warcaby proste dla takich kiołków jak ja idealne. O czym mówiłem, że uzyskaliśmy u tego, tamtej laski, co jej tam przynosiliśmy mięso. Dobra. Braterska pomoc. Bastian ucieszył, że ktoś mu pomoże. Poszło łatwiej niż myślałem. Teraz pozostaje liczyć na to, że Stan Jorda się do tego nie pogorszy. Od czego? Aha, ale to nie, to jakby coś innego miałem. A, baranka, nie skończyłem misji z barankiem. Kurwa, to będę musiał iść to i zaraz ogarnąć. A to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, widzowie. Bo ja wam zatrzymię i będę przy innej misji sobie to ogarnę. Nie będziemy musieli tego ogarnąć do tego odcinku. Więc ja was zatrzymuję, właściwie będziemy się widzieć przy kolejnej misji jakiejś, jak rozkminię, co jest do roboty, albo przy jakimś evencie. Dobra, widzowie, Eskier chciałby, żeby pochować swoją córkę. Plus tutaj jest misja, w którym coś tam na cmentarzu też, tylko wątpię, że to ten cmentarz. To ta misja?
Tak, na cmentarzu w wiosce, ale to nie wiem, czy to tu o, to, o ten cmentarz chodzi. Myślałem, że gdzieś w jakiejś innej wiosce. Plus ta tajemnicza postać w zielonym jakoś tak dziwnie rozprasza i coś. O! Starszy potrzebuje. No tak, bo my mieliśmy z nimi gadać. Właściwie to czemu nie? Przydałoby się jakoś się odwdzięczyć. Gdzie mam zacząć? Idź do Albina, to ci powie, co masz robić. Dzięki, tak zrobię. Okej. Okay. Nowy wpis, pokaż. Ja ciągle by klikam. Braterska pomoc. Rupert doszedł do wniosku, chłopak potwierdził, że pracować dla starszego. Dobra, bo ja tu z nimi muszę ogólnie pogadać w sumie. No tak, wędrowny kupiec, pokaż. Wyglądasz na... Po handlu? Kogoś, kto ma jakieś fajne rzeczy. Krótki łuk, to może nie. Wieloletnie wino. Zombie bestariusz. Iwo, pochodnia, mały kolczan strzał. No na pewno. To nie ma innej możliwości, ja to kupuję. Ilekolwiek by to nie kosztowały, strzałów nigdy nie ma czegoś takiego jak za dużo. A te strzały są tutaj kurwa strasznie tanie ogólnie. Nawet te bełty można by było kupić i później opierdolić jako tego. Opis wyspy Archolos z perspektywy przybysza. Co to za ciekawa księga? Na pewno sobie ją obadamy, widzowie, pokaż. Pewnie będzie długa i nic nie przeczytam. Nie, nie licz na to, że opiszę ci ze szczegółem, jak trafiłem na Archolos. Opowieść ta brzmi równie niesamowicie jak żałośnie. A tak się składa, że mam reputację, o którą muszę dbać. Jakkolwiek łaskawe wiatry przywiały mnie z odległości południa do tej egzotycznej krainy na północnym wschodzie Morza Myrtany. Gdyby nie kontakt z zaprzyjaźnioną rodziną kupiecką, prawdopodobnie nie miałbym tu czego szukać. Ba, zgaduję, miejscowi nie wpuściliby mnie nawet do portowej tawerny. Archelos to stary kraj z bogatą historią, o czym rodowici mieszkańcy często i chętnie przypominają. Obcy nie są tu raczej mile widziani, zwłaszcza ci bez grosza. Przyduszy i przybysze z wysp południowych. Jeśli jesteś południowcem, masz problem. Jeśli jesteś biedny południowcem, masz podwójny problem. Los w życiu nie szczędził mi złota, więc przynajmniej brak dachu nad głową i śmierć z głodu nie były mi groźne. Korzystając z chwili wolnego, postanowiłem skreślić parę słów o wyspie i ich mieszkańcach. Kto wie, może dzięki nim oszczędzą sobie paru problemów. Ale co? A to ja nie ma drugiej mapy. Ktoś opowiedział, ty. Dobra, skamasta, książkę 15 golda, na to gówno wydałem. Dobra, tu trzeba pogadać z nimi, a może też w sumie Bastian ma coś do powiedzenia? Ty już nie masz nic do powiedzenia. Ta kucharka może? Na spokojnie, widzowie, nie ma co się spieszyć, trzeci odcinek serii. A, to nie ma tu kucharki. Co to było? A, kuchnia. A zobaczmy, może możemy w sumie coś ugotować. Ugotuj posiłek. Umiem coś? Umiem w gotowanie coś? Oj, to blisko, tylko soli mi brakuje. No, prawie. Prawie wszystko by się udało, gdyby nie ta wścibska sól. Możemy ją niby kupić, ale... A poka ile sól? Pewnie drogę jak kupuję. Pewnie za droga. Masz ty w ogóle sól? Pieprz też, ile kosztuje pieprz, co? Pieprz to ty się, kurwa. Nie będę 50 golda na pieprz wydawał. Ty. Słuchaj, chcesz się oddzięczyć i pomóż? Co teraz zamierzasz zrobić? Rozejrzę się za jakąś pracą, potem znajdę żonę. Zbuduję dom. Takie tam. No to jak mniej więcej moje plany. Jak życie? Nie najgorzej. Oprócz tego, że wszyscy gapią się na mnie jak na złodzieja i łapią się za sakiewki, gdy tylko mnie widzą. A no właśnie, czemu nie mam? Powoli zaczynam się przyzwyczajać. Wcale nie musi. Ja już zostałem, kurwa, ja już wszystko umiem. Techniki z szybkich pracy. Mówię, że nic nam nie będzie groziło, jeśli zaczniemy dla niego pracować. To dobra wiadomość. Co takiego mamy robić? No. Pasać owce, ugniatać kompost, przerzucać gnój. Wysoka cena, ale mnie pasuje. Przynajmniej jesteśmy na suchym lądzie i z dala od tych cholernych przemytników. Powiem starszemu, że może na mnie liczyć. Oj git. Nowy wpis, zgaduję, że nie ma nic tam. I mu zgodził się pracować? No tak, ale my w sumie trzech chłopów potrzebowaliśmy. Ja tu samą kurwa ekipę biorę. Nie wiesz przypadkiem, kto mógłby nauczyć mnie czegoś? Coś czuję, że on, skoro zadaję mu takie pytanie. Będzie, jak pójdziesz do któregoś z alchemików. Najbliższy mi znany to Bodowin. Na co dzień przebywa w swojej pracowni. No tak, bo my tu jeszcze przecież... Możesz też spróbować szczęścia u naszego maga Lokwara. Przecież jak to jest, widzowie, wioska? Ja kurwa nie chcę wiedzieć, co będzie w mieście. Jak my tu w wiosce. Przez najbliższe 10 godzin spędzimy, a tu trochę tych miejsc jest. Dobra, wyskakuj kurwa z mieszka. Pierwszego.
Co tam masz? O, gulasz, marchewa, elegancko. Jak leci? Czasem myślę o wyrwaniu się stąd. Chciałbym zobaczyć świat, albo przynajmniej zwiedzić tę wyspę. Życie jest za krótkie, żeby spędzić je na czyszczeniu kufli i szorowaniu podłogi. True. Trzeba robić, widzowie, to co się kocha. Słuchaj, Fabio. Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Jeśli... Tak, właśnie po to przyszedłem. Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? Daryl nie żyje, a Maven prawie zabił topielec. A? Dlaczego do tego doszło? A skąd mam to A skąd ja mam takie informacje? Wiedziałem, że wyruszamy, ale oni... Aha, że oni, tamci. ...siedzieć dalej na dupach. Głupia misję baba mieliśmy. Uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski? Perswazją. Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Nowy wpis. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba. I tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z jego śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. Praca moc zarządcy. I co takiego powiedział ci zarządca? Trolujemy. Się nami zajmie, jeśli zaczniemy dla niego. Trolujemy, mówimy, że on musi. To jego propozycja, co? On powiedz musi. Powiedz temu bałwanowi, żeby wsadził sobie głowę między nogi i pocałował się w dupę. Nikomu nie będę usługiwał. Fabio, posłuchaj. Może się dogadamy. Chciałeś, żebym ci z czymś pomógł. Może się dogadamy. Ha, czyli teraz nagle ci się odmieniło. Co konkretnie chcesz, żebym zrobił? Widziałem, że tutejsi prowadzą małą hodowlę zwierząt. Oprócz owiec, zauważyłem też barana. Ciekaw jestem, jak smakuje ich mięso. Przynieś mi porządnie wypieczony stek jednego z nich. Zobaczy. Szybko się. Nie, no ty jesteś chyba pijany na łeb. Nic mu nie będę przynosił. Nie ma szans takiej możliwości. Ja myślałem, że nie o to mu chodzi, że na mnie o to chodzi. Tak sieśmy nie zrozumieli. Starszy potrzebuje rąk do pracy. W zamian obiecał, że zapewni nam bezpieczeństwo. Jesteś zainteresowany pomocą? Pomoc na wsi może oznaczać tylko jedno. Karówkę w polu lub ugniatanie kompostu. No. Zapomniałeś o gnojówce. Cóż, od czegoś trzeba zacząć. A jeśli dzięki temu mamy czuć się bezpieczni, to tym lepiej. Może liczyć na moją pomoc. No i wszystko. I to jest porządny obywatel. A co słychać? Cześć, Marvin. Siema. No i wszystko. I to są porządni ludzie. Rick, ty chcesz w końcu gadać? O, kradzież mieszka. A co się stanie, jakby okradnie mieszka i się okaże, że jest tak zwany... Pas. No na razie się nie okazało i tak powoli po 8 sztuk złota sobie weź. To okradam tutaj obywateli, więc elegancko. Hej. Oni pomagają, a ja ich okradam. Co słychać? Zaraz ci po... Na każdym kroku śniący się cuchnący oberwańcy. Mam już serdecznie dość tego miejsca. A najgorszy z nich wszystkich jest Rick. Tylko patrzeć, aż zacznie się do mnie przystawiać. Ale jedyne, co ode mnie dostanie, to solidnego kopa w klejnoty. Z tego, co wiem, już niedługo nasze problemy z miejscowymi się skończą. A co, wybierasz się do miasta? Może potrzebujesz towarzyszki? Na razie nie, ale starszy zapewni nam bezpieczeństwo, jeśli zaczniemy pracować. Ja przy pracy? Może to nie jest taki zły pomysł, ale nigdy nie poczuję się bezpieczna, dopóki ten wieprz się na mnie gapi. Nowy wpis. Ja powiedziała, że nie poczuje się pewnie, dopóki Oprych o imieniu Rick nie przestanie ją prześladować. Słuchaj, Rick. Hej, ty. Czego chcesz? Przestań się gapić na tą dziewczynę jak kawałek mięsa. Może napijesz się ze mną. Może napijesz się ze mną. Jak to mówią miastowi, dobra gorzałka to twój wróg. Bo coś czuję, żebym nam nakopał do ki... Do... Co pijesz? A tak, co... A co polecasz? A co polecasz?
Zasada jest prosta. Im mocniejsze, tym lepsze. Wybór zostaw mnie. I droższe, Sadek. Dawaj mi tu najmocniejszy trunek. A koszt tego młodziaka. No, to zdrówka. 10 golda. Swoją drogą, nie widziałem cię tu wcześniej. Bo nie jestem stąd. Nie widziałeś, bo nie jestem stąd. To ty jesteś ten nowy, co to wszędzie węszy i zagląda. I tam na Twitcha też zaglądałem, padli tam takie dymy. Że razem z tobą przyszła cała zgraja. Za zgraję. Za tych, którzy ochronią nas przed waszą zgrają. Nie jesteście tu zbyt gościnni, co? A po co mamy okazywać gościnność, skoro wszyscy zabierają nam robotę? Najpierw mieszczuchy wykupują naszą ziemię, a gdy już jakimś cudem udaje nam się ich z niej wygonić, to pojawia się horda przybłęd. Z drugiej strony jest na czym oko zawiesić. Jak taki wujek zawsze na imprezach, kurwa, najgorszy. Nie co, a kogo? Jakby normalnie, jakby imprezę w Polsce widział, to samo. Za piękne, nieznajome. Też zawsze. Że ktoś tu przychodzi, że też zabiera robotę, ale jest na co popatrzyć, hehe. Ale resztą bym nie wzgarszył. No, fujek na imprezie, jak chuj, ne? Przestań, bo będziesz miał... Nie no, chcesz mieć... Widziałeś te dymy na zewnątrz? Prawie, że do nich trafisz. Nie no, chcesz mieć problemy ze strażą? Zostaw tę panią w spokoju, chyba że chcesz mieć problemy ze strażą. A gdzie ty tu widzisz jakąś... Kurwa, no to sam ci nakopię. Powodzenia z tym. Z Harym obaliłem wczoraj. No, jest problem, panowie. Dobra, jesteś pijany, na pewno mi nic... Nic mi nie gra. Na pewno mi, kurwa, nic nie zrobisz. Dobra, skoro tak nakopię ci, chodź tu. O. Nie chcę być kłopotu. Możesz sobie nawet wziąć tę pannicę, jak ci tak na niej zależy. A teraz z łaski swojej zostaw mnie w spokoju z moją padnicą butelką. I dogadani, myślę. Wszystko. Do roboty. Hej. Załatwiona sprawa. Rick już nie będzie sprawiał ci problemów. Dziękuję ci, ale obawiam się, że gdy tylko wywietrzę jemu gęba, wszystko wróci do normy. To wtedy jeszcze raz go przekonam i tym razem nie będę już taki miły. Słodki jesteś. Dzięki. Wiesz, myślałam o tym, co mówiłeś i jestem gotowa pomóc przy pracy. Pomóc. Jeśli jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, to może na mnie liczyć. Dobra. Dzięki. Zaraz do niego pójdę. No i wszystko. Kurwa, jak ja tu całą ekipę, ty. Zaraz wszyscy będzie się zadupcać. Anna, słuchaj, ty też wypierdalasz. Starszy szuka chętnych do pracy. W zamian za pomoc obiecał zapewnić nam bezpieczeństwo. To szukaj sobie, słodziutki. Ale nie we mnie. Nie mam zamiaru brudzić sobie rąk pracą w polu. Poza tym, i tak niedługo stąd wyjeżdżam. No dobra. Ale to może znajdziemy jej coś do niej innego, tak? Czy jakby, czy wszyscy muszą pracować, czy... Jak ty to kurwa wygląda? Fabia na pewno jest kretynem. Może jak mu przyniosę jakby żarcie. To zacznie. Powiedzieć. Bastian raczej nie ma nic, ciekawego do powiedzenia. Nasz brat sobie tam struga kurwa rzepę. A ty? A ty kto? A ciebie mogę okraść, więc... Chętnie to zrobię i prześpimy się do nocy i jeszcze będziemy gadać tutaj z ludźmi. Dzisiaj normalnie poddymiam do 50-minutowego odcinka. Ja już przepraszam, bo już mi... Kurwa, ja zapomniałem, że tutaj tak sobie gramy na chillku. Ja mi się tryb dymów włączył, tryb dymów. Tak zaczynam mówić takim charakterystycznym, że... Takim charakterystycznym przekminką, co tu śmiesznego można powiedzieć. Mi się mózg przestawia na takie myślenie. Kradzież tego mieszka będzie dość prosta, więc... Wino, wytrych, świetny, no jakby same korzyści zakradania tego frajersów. Aha, go miałem tego. On pójdzie do pracy, jak ja mu córę ogarnę, że zakopię. Dziwnie to zabrzmiało. Co to, brat? Co, nowy wpis? Czemu tu wszedłem, jest nowy wpis? Nie rozumiem. Ale nie chcę. Co? To jest to jakiś błąd.
Kufer. Szkoda, że nie znam się na otwieraniu zamków. A to? Łóżko? Jest tu coś postawione? Nie mogę nic ukryć. Ile mam golda w ogóle? 240 widzowie, jaka zadywa. Mówię, że to już jest ten tryb, to jest już ta godzina 3:30, że mój mózg po prostu mówi automatycznie rzeczy, które mówi przez ostatni czas, więc tak w kółko. Widzowie, jaka za tym ma 3 widzów. Robimy świece dla widzów, sranie do wiadra, wszystko będzie. Dobra, śpimy do północy. Elegancko. I mam nadzieję, że oni tu... A nie, to może do północy nie. To może nie do północy, może tak do wieczora. Wszyscy będą se chillować, pić winko, nikt nie będzie spać. Myślę, że wieczór to jest... O, a ty to kto w sumie? Kim jesteś? Nazywam się Wade. Jestem podróżnym i sprzedaję wszystko, czego będziesz potrzebował w dziczy. Pochodnie, mikstury, broń, żywność. Tutejsze lasy są strasznie niebezpieczne. Bez odpowiedniego ekwipunku bym się w nie nie zapuszczał. No, chyba że jesteś doświadczonym wojownikiem, ale raczej na takiego nie wygląda. Tak, jak Giga Koks. Kup pancerz? A tu pokaż towary. Miło mi to... O kurde, jest to tak zwany szef. Szef. Otwieranie... O, tam ktoś żyga elegancko. Zaklęcie neutralne, otwieranie zamka. Kurwa, ja mi się skusił, ale coś czuję, że nie odda. Małkocząc strzał, no kurwa, muszę to pokupować i to pootwierać, bo to nigdy nie ma za jakby za dużo. Bo później mogą być tak zwane problemy, więc myślę, że warto jest zakupić. No te amulety też warto jest zakupić, no ale ile to kosztuje przecież? Kup pancerz, niebieskie ubranie robocze, ujocie Krynca, nowe pancerze. Ło, ciemny strój podróżnika, jaki giga koks, 150 golda tylko. Można wybrać jaki kolor, a to już w ogóle koks. Ja bym kupił ten pancerz, bo jestem na hita. 300 golda, myślę, że w pewnym momencie na pewno się do tego gościa tutaj odezwiemy. Bywało gorzej, nie zarabiam tutaj wiele, ale wystarczy na przeżycie. Rozumiem, a w czymś pomóc? Czy mogę ci w czymś pomóc? No właściwie to tak. A mam śmieszną historię, do widza. Popijałem sobie wino w karczmie. Kiedy byłem już kompletnie pijany, zagadał do mnie farmer i zaproponował zakład. Kto wypije więcej... O, znowu zakład z piciem? Nie miałem już przy sobie złota, bo wszystko wydałem na wino. Nie ma sprawy, jak ja Harnoldy walę, to już... Blade, pozwalający mi na swobodne wchodzenie i wychodzenie z miasta. To już, chłopie. Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło, ale nigdy w życiu nie podjąłem głupszej decyzji. Wygramy. Damy radę, widzowie. Straciłem. Nie tak łatwo wyrobić sobie nowy, a nie uśmiecha mi się dawać co chwilę strażnikom w łapę. Jak się nazywał ten farmer? Severin. Gdzie go znajdę? Jak boleśnie się przekonałem, wieczory spędza w karczmie. W dzień znajdziesz go pewnie na jakimś polu. Pomogę. Pomogę ci. Od samego początku wiedziałem, że równy z ciebie gość. Jak mam to od niego zdobyć? Mam go zabić? Ogłupiałeś? Masz do załatwienia jakąś sprawę i pierwsze co przychodzi ci do głowy to morderstwo? Miałbyś wtedy na karku całą wioskę. Zostałaby z ciebie plama krwi, rozsmarowana od karczmy do wybrzeża topielców. To jak mam to zrobić? Nie wiem, wymyśl coś, tylko pod żadnym pozorem go nie zabijaj. Ten dźwięk żygu śmieszny. Giga śmieszne. Kradzież tego kieszonko. A co? No właśnie ja bym chciał zobaczyć, co się stanie, wiecie, dla testu. Co się stanie, jak chłop mnie nakryje i zobaczy, że mu opierdalam mieszek. Chwila. No jest to logiczne, że jego będzie trudne. A. Aha. A, bo muszę mieć jakby umiejętność. Czyli za każdym razem mam 100% szans na to, że go okradnę, że okradnę ludzi. Dobra, jak to była najlepsza inwestycja na świecie? Podstawienie ciasta z gówna. Ja, co w ogóle za głowa jest? To jest krytoszczur? A. O! Dobra. Kogoś trzeba tu znaleźć, tego ziomkę trzeba tu znaleźć. Jak on miał kurwa na imię? Jesteś farmer zwykły, to ty masz na pewno fajne informacje. Co słychać i tak dalej, ale raczej podziękuję. Jak leci? Muszę przyznać, że Silbach ma swój urok, ale to chyba nie jest miejsce dla mnie. Dobra, rozumiem. Farmerka, nie, Marta pewnie wkurwiona.
Będzie graniczyła z cudem? Rozumiem. Co nowego? Nie denerwuj mnie. Tak, Marta wkurwiona jak zwykle. Znałem kiedyś taką Martę. Marta faktycznie była wkurwiona zawsze. Coś w tym jest, że jak widzę Martę, to ona zawsze jest wkurwiona. Co tyle wystarczy? A kto to jest? O, S? Jak leci? Nie zawracaj mi głowy. Tyle, ale za co? Za co ja mam mu płacić? Kim on jest? Zapomniałem. Ale te szybkie zapisy widzowie i niespędzanie 40 minut i takie ciągłe nagrywanie. Zajebista sprawa, tak? No normalnie już by z 5.30 było. Bo ja bym wczytywał, zapisywał, przechodził od nowa, a tak to wszystko płynne. Muszę sobie nowy dysk kupić. Tyle wystarczy? A za co? Tak, to rozsądna ilość. Mogę teraz nagiąć polecenie Albina i coś ci pokazać. Tylko pamiętaj. Mogłem się tego spodziewać. No dobra, no 10 sztuk złota. Mam nadzieję, że... To już nawet niech będzie tak, bo ja się na pewno na to bym nabrał i tak ze 3 razy jeszcze, więc... Severin, to on. Najpierw cię okradnę, dzięki. Skręt bagiennego ziela, widzowie, ale poddymiamy, dobra. Masz coś, co nie należy do ciebie. Czyżby? A co to takiego? Glade Veita. Więc to o to chodzi. Będziemy palić, zobaczymy jakie efekty daje. Jest mój i wygrałem go uczciwie. Zakład to zakład. A teraz zejdź mi z oczu. Szczerze? Nie wygląda jakoś na turbo giga koksa. Chyba muszę ci... Słucham? Tego ci teraz najbardziej trzeba. No to chodź, śmieciu, i pokaż... Odłóż broń! Nie no! Dobra, on jest rozjebany. Jod się kręca, wiedziałem, bo tak wygląda na takiego bobka. Na bobka. Jo, dzięki temu można swobodnie wchodzić do miasta Archolos. Jest wypisane jak kupca Veita, nie wykorzystam go w żaden sposób. Szkoda. Ty, ale fajne jest to, że ja go nie zabijam z łuku. To jest super. Bo w tych poprzednich gotikach chłop już był leżał, nie? A tak to muszę jeszcze miecza i... Bo może na ziemi jeszcze z łuku go dobić. No i co chcesz? Co? Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! No. No i wszystko. Misja wypełniona. Pomoc w drodze. Chodź tu. Daj mi siano dużo. Ja pomóc, zobacz, że ci zajebiście. Ty masz taką wielką togo. Togo? Masz taką wielką tego. Kurwa. Nie wiem co to jest. Ule. Do bicia. Mam twój glej. Ty sam byś mu zadupcył raz i już było po sprawie. Mogę zapomnieć o bankructwie wywołanym korumpowaniem funkcjonariuszy królewskich. I spokojnie, nie zapomniałem o nagrodzie. Ile? Niech ci się powodzi, Marwinie. Dzięki. Zaraz, zaraz, skąd wiesz jak się nazywam? Tutaj ściany mają uszy, przyjacielu. Żegnaj, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Ile? Rozumiem. Czy ja mam siano, żeby kupić pancerz? Mam, widzowie. Kupujemy pancerz. Kupujemy pancerz. A ile daje mój pancerz? Ile daje? Co się dzieje? 5-5-5. Nie jest taki najgorszy, tak szczerze. Pokaż. Nie. Towary nie. Kup pancerz. Ty, jest lepszy nawet niż ubranie robocze, więc koks. Ale no, lekki skórzany pancerz. Jest. Oczywiście, że kupuję. A mogę w nieskończoność kupować? Ciekawe. No dobra, ty, to słuchaj. To myślę, że jak już założyłem, to ja się odsprzedam tutaj. Mam takie eleganckie ubranie marynarza. Chcesz za 15 golda? Pewnie, że chcesz. Dobra, a tak to ogólnie bym... Jo, ci kręcę, jak my giga koks wyglądamy. Dobra. A co to mam? Szkoda, że ta misja... A nie, ta misja się ukończyła, tak? Tak. Jeszcze sobie pogadamy z kimś. I może jeszcze pykniemy misję 40 minut. Ja wiem, że... Ja bym tego, ale chcesz... Co? Ja nie wiem, co mówię. Ja bym wolał nagrywać 2K i to ustawić do następnego odcinka, ale jest 4.40, więc powoli czas jest spać. Pamiętam. Tak, idziemy po córkę jeszcze mu ogarnąć i wszystko będzie w porządku. Siema. Nie widzisz. No, jak tam... Boli kolano, z którego dostaje z łuku. A ty co robisz? Podobają ci się tutejsze warunki? Czujesz bombę? Nie za bardzo.
Nigdy nie jadłam za dużo, ale to, co tutaj nam serwują, to jakieś nieporozumienie. Ale smutny chłop. Idzie do karczmy. Powinni trzymać wszystkie nieczystości gdzieś dalej od chat. Tak jak to było u nas. W takim razie widzę, że nie muszę cię o nic pytać. Aha, dobra, to jakby udało ci się coś dla nas załatwić, to byłabym wdzięczna. Pamiętam. A co ja mam ci załatwić? Jak się trzymasz? A jak ma się trzymać kobieta, która właśnie straciła swojego męża? Nie wiem. Dobrze. Jeszcze kiedyś będę w stanie wrócić. Zależy jaka. Do życia. Jeśli potrzebujesz zajęcia, może mógłbym ci coś znaleźć. Ach, taka jest bogata. Czemu nie? Wszystko, byle przestać myśleć o ostatnich dniach. To dobrze, ale jak taka wioski potrzebuje ludzi, miłości. Co ja powiedziałem? Myślisz, jak taki bogaty mąż, w sensie. Tam skąd pochodzę, pracowicie to jedyna. Jak lecisz na kasę, to dobrze. Zaraz do niego pójdę. Ale jak na miłość, osadek giga. Chwila. Dobra, a to pomogłem. Ta, ja pomóc. Braterska pomoc. To jest to, nie? Pomogłem mamie znaleźć czymś w głowę. No tak. Tylko coś by trzeba było jeszcze, kurwa, kogoś tu znaleźć. Coś podnieść by trzeba było. Nie wiem, czy nie muszę faktycznie zabić tego barana, żeby on zaczął, kurwa, ruszył dupę i zaczął pracować. Ale co do tego nie jestem pewny. Dobra. Tu miałem się z kimś spotkać. Z tobą? Nie wiem, ale muszę pochówku pogadać. Co to za praca? Przechodzisz prosto do rzeczy, co? Jeśli mam być szczery, to bardzo brakuje mi takiego podejścia w klasztorze. Dobrze, sprawa wygląda tak. Każdy z nowicjuszy podczas roku musi przepisać określoną liczbę zwojów. Zajęcie to jest niezwykle żmudne i nudne. Nie ma tu żadnego pola do eksperymentowania, tylko powolne przepisywanie wszystkich znaków. I ja on za ciebie? Jak już się mogłeś domyślić, wolałem poświęcić swój wolny czas na alchemię oraz badanie magii. Niestety, teraz pozostało mi jedynie kilka dni na przepisanie całego stosu zwojów. Teoretycznie muszę to zrobić sam, ale gdybyś mi pomógł tak, by nikt się nie dowiedział... A co z tego będę miał? Chyba wiem, do czego to zmierza. Pewnie spodziewałeś się po nowicjuszu więcej pokory i uczciwości, ale to nie do końca tak. Po prostu magowie wody spoglądają na wiele rzeczy zbyt staroświecko. O, przepraszam widzowie, dostajesz się ciosa, ale... Dobre, ale siedząc w zamkniętym klasztorze i przepisując zwoje, nigdy nie pomożemy wszystkim potrzebującym. To jak? Pomożesz? Ja pomóc, ale chyba nie umiem. Dobrze, bierzmy się do roboty. Mam wszystko, czego potrzeba do przygotowania zwoju, ale jedyny stół odpowiedni dla tego zajęcia stoi w domu Lokwara. Ten stary zrzęda z pewnością nie omieszka poinformować moich przełożonych, że ktoś pomagał mi z zadaniem, więc musimy jakoś się upewnić, by nas nie przyłapał. To nie wiem, czy... wyciągnąć z domu? Od lat nie słyszałem, by wychodził dalej niż do karczmy Marty po gulasz. A nawet wtedy nie ma go tylko przez parę minut. My potrzebujemy całej nocy? Właśnie dlatego musimy się upewnić, by miał bardzo spokojny sen. Poczekajmy, aż Lokwar zaśnie. W międzyczasie opowiem ci co nieco o przepisach zwojów. Trzymaj to mój podręcznik. Okej. Okay. Podsumowując, do wytworzenia nowego zwoju potrzebujesz czystego pergaminu oraz gotowego zwoju, który chcesz docelowo wytworzyć. W zależności od tego, jak potężny czar zawiera, będziesz potrzebował sproszkowanej rudy albo jej czystych bryłek. Siadasz do stołu i przerysowujesz rudą wszystko z jednego zwoju na drugi. Dobra. No, a zostawiłeś lajka? Dla pewności stań w progu i ubiłeś na Twitcha? Czaru. Lepiej, żebyś się przy tym za bardzo do niego nie zbliżał, bo może ja tu cię widzę, chłopie. Co? Poddymiam, gadam, nie wiem co się dzieje. Kazałem podejść do chaty i bez zbytniego zbliżania użyć na nim zwoju snu. Ale dobra, chata Lokwara to kurwa gdzie jest? Ach szczerze. A ty... Aha, a to tu. O, chyba kurwa pobudkę mu zajebaliśmy. Chyba pobudka, chyba zsypał. Trzeba po cichu trochę. Oj, Riordian. Chyba cicho miało być. Ale to... To nie, ty, on nie ma, a nie, to jest tu do pisania. Nie wiem, czy to jest jedyny. Dobra, czemu ja muszę używać snu? Dobra!
Tam jest stół. Siadaj i spróbuj postępować dokładnie tak, jak ci pokazywałem. Ty, wydało mi się, że taki stół był w tym wielkim domu, gdzie przynosiliśmy jakby dzika, gdzie mieszka szef. Przepisywanie zwojów czerpie z many osoby przepisującej i potrafi wycieńczyć. Dobra, psenium otrzymałem czysty pergamin magiczny, lodowa strzała, okruchy magicznej rudy. Ty, przecież jak to kurwa 1000 milionów golda kosztuje. I od się kręca, 20. Nie no, trochę mało. 5, ty. A nie, to za jakieś 75. No to się nie opłaca kraść. Dobra, piszemy. Jakbym go jeszcze oszukał. Ty, a to ja będę umiał pisać te zwoje? Kurwa. Coś nie pykło. Jocie kręca. Co się dzieje? Czemu nie pykło? Co ty gadasz? A ja wszystko zmarnowałem. Czemu? Może ja nie przeczytałem kurwa umiejętności. Jakieś księgi co? No pewnie, że nie. Jocie kręca. A gdzie mam save'a? Dobra, widzę. Jak ja debil. Ale tu zapiszemy na 4, jakby coś się zepsuło. Teraz save'y mamy tego. Więc nie ma z tym problemu. Jak ja kurwa nie umiem przepisywać, zaraz przeczytać księgę. Ja myślałem, że on mnie wszystko nauczy. Dobra. Nic z tego nie potrafię wyciągnąć? No kurwa. No to... No ale jak? No to co? Halo? Hej, ty. Coś mi nie idzie. Znowu tak dupsło. To mówiłem w poprzednich odcinkach. O, jakby się... A co to znaczy właściwości? Zwój zaklęcia... A, okej. Okay. O, sztuka pisana, nowy wpis. Proszę bardzo. Ja nawet nie wiem, jak się te wpisy czyta. Jak się tu czyta? Informacje ogólne, tak? Nie. No to nie wiem jak. Ale umiem chyba. Pokaż, co zdziałałeś. Jak oddałem 3 przedmioty, jak raz przepisałem, ale... Nieźle. Dobra. Nawet się nie spodziewałem, że już za pierwszym razem uda ci się któryś poprawnie stworzyć. To co, może normalnie za pierwszym razem były robione wink-wink. Przypilnujesz Lokwara. Jasne. Rzeczywiście czuję się lekko wyssany z energii. Spokojnie. To krótkotrwały efekt. Zaraz poczujesz się lepiej. Weź ten zwój. Gdyby nasz kochany gospodarz zaczął się budzić, natychmiast rzuć czar, ale nie wcześniej. Okej, okay, czyli pewnie będzie się budzić. Ale to fajnie, to jakby interakcja, rozumiem. Ja nie mam many. A jak on się zacznie budzić? Kurwa, mana. Szybko. Dobra. Ty, obudził się. Sen! Cyk! Dobra, nic nie widział. W szoku. Udało się. Ej, słuchaj. Lokwar prawie się obudził, ale wrócił do snu. Ale podoba mi się ta interakcja. Może spróbujesz przepisać jeszcze kilka zwojów, a ja popilnuję Lokwara. No. Spróbujemy czegoś trudniejszego, żebyś utrwalił sobie nowe umiejętności. Pewnie, że tak. Był do pisania. Co otrzymałem? Czysty pergamin, bryła lodu, coś tamtego owego. Jasne. Nic się nie nadaje, pewnie, że tak. Ale podoba mi się. Dostajemy coś za friko. Jest interakcja. A czemu nie piszę dalej? Pisz. Bryła lodu. A, za mało składników. No i chuja. No i tyle. Popisane. No i co? No nie mam już więcej jak co zrobić. Nie udało mi się przepisać ostatniego zwoju. Nie ma sprawy. Próbować zawsze warto. Gdybyś za pierwszym razem przepisał tak silny zwój, to bardzo bym... A przecież ten sam to zwój był. Gdy tam siedziałeś, przyjrzałem się dokładniej biblioteczce Lokwara. Pamiętasz te księgi, o których ci wspominałem? Nie. Właśnie znalazłem jedną z nich. Nie wiem, o czym mówisz. Sądząc po jej stanie. Pamiętaj jeszcze czasy, gdy Lokwar był nowicjuszem. Niestety nie zauważyłem nigdzie pozostałych tomów. Ty. Bez nich. Ale wielki kurwa kufer. Się przyda. Ale kto wie, może jakoś znajdziesz resztę. Często interesują się nim kolekcjonerzy, a czasami nawet sami. A ty mi, magowie. Ja mu, Joń, ty mi to dasz? Z nich wciąż leży w zapomnieniu tam, gdzie dawniej uczono się magii. Jeśli Lokwar będzie pytał. Ja bym ten, powiem, jak on śpi, to ja bym ten kuferek. To jak chcesz ją? Chętnie dowiem się. Czemu nie? O magii. Mam nadzieję, że będzie ci dobrze służyć. Natomiast jeśli chodzi za o darmo? Samą nagrodę za pomoc, weź te zwoje i trochę materiałów do stworzenia kolejnych. Tylko zanim zaczniesz je sporządzać bez nadzoru,
Przyjrzyj się dokładnie zawartości tego podręcznika. Dobra. Możesz go zatrzymać, ja już go nie potrzebuję. I od się kręca, ile ja rzeczy dostałem. Wracam do przepisywania. Teraz powinienem się już wyrobić. Lepiej będzie, jeśli Lockhart cię tu nie zauważy, gdy się obudzi. Jeszcze raz dzięki za pomoc. No dobra, ty. Jakie ile rzeczy w ogóle? Dobra, zakończyliśmy tę misję. Natomiast i tak ja muszę pogadać z tym Lockhartem. Odnośnie grobów, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie Kroników Myrtany. Zostaw lajka, wpadnij na Twitcha, Giga Poddymiany. I mój drugi kanał tam Rewind i widzimy się już dzisiaj, bo dzisiaj maraton 4 odcinków. Pozdro, dzięki, że tak licznie oglądacie serię i zostawcie suba. Kurwa, nie, zgubiłem myszkę, ty. Nie jest myszka. A, tu się skryła. Dzięki widzowie, cześć.